Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie, jak skrzyneczką lubisz sobie zakręcić i chcesz wygrać oczywiście takiego pięknego flipa, albo tutaj emeczkę, 1200 zł, pula nagród, no to oczywiście z kodem Croxy 15 zł wpłacasz i masz oczywiście możliwość do takiego giveawaya oczywiście. No możesz sobie dołączyć, tak, możesz sobie wygrać któregoś z tych skinów. Jak oczywiście sam pełnoletnim jesteś, loguj się z linku zapisu, bądź też oczywiście magiczny zielony guziczek. No i dajmy na to, jakbyś chciał blikiem sobie wpłacić, no to tutaj chodzi Croxy przez 2x, dajcie 10% więcej, no i dwie skrzyneczki na start za free. Mamy 24 koła, więc zaczynamy oczywiście jakąś tutaj fajną bitewką. Skrzynia Tortuga, niech będzie w sztukach 3, cross, goal, gul, nie wiem jak, czy gul chyba, nie? Tak się powinno czytać. Dorzućmy flip knivesy, nie będą zwykłe knivesy, glovesy, tutaj tą skrzynkę. Ej, dalej nie wiem jak się wymawia tą nazwę, czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć? Tak zupełnie szczerze, dalej nie mam pojęcia. No dobra, zróbmy sobie taką bitwę na 3 osoby. Tryb borrow, ej co to jest tryb borrow? Ej, to chyba działa na tej zasadzie, że jakby potem zwracamy, jak nam się uda wygrać jakąś część bitwy, czy jak to działa? Nie wiem, przetestujemy sobie to zaraz, ale pierw niech poleci nam tutaj ta bitewka. No mam nadzieję, że uda nam się ją wygrać. 360 zł w kałach Redline. No to niestety bot Giorgio, no przewagę ma, tak? No to ewidentnie. No mam nadzieję, że ten wtorek, no tutaj nie da Giorgio wygrać tej bitwy. 947 zł na moim koncie. No jak wtorek to skrzynki, tak? No klasycznie, tak? 488. Golden Koi, no jakoś tam wracamy, nie? Tutaj, no 500 chyba jest już, no delikatna tutaj przewaga, bo to Horoho, Bota, Giorgio. 2000, 2500 nawet tej rękawiczki. No fantastycznie, byłem pewien, że te specjalist gloves będą najdroższe. No ale jednak nie, no tutaj wuja w formie, tak? Ostatnia skrzynia, no i mamy to stary, mamy to, pierwsza bitewka. No naprawdę, zaczęcie fantastyczne i 13 koła udało nam się wygrać, no to jest właśnie bitwa, jakiej potrzebowaliśmy na sam start tego filmu. No i właśnie, on sobie zobaczył ten tryb borrow, bo totalnie nie mam pojęcia jak to działa. Wróćmy powiedzmy na 5 skrzynczek witchcraft. No i właśnie, tryb borrow, jak to działa? Pożycz część wartości bitwy, twoja nagroda będzie zredukowana o procent, który został pożyczony. I co, tutaj możemy pożyczyć dany procent, tak? I co, pożyczamy 2250 i 55% wtedy nagrody dostajemy. Muszę się przekonać na własnej skórze, tak? No najlepiej tutaj, że tak powiem, człowiek się uczy na własnych doświadczeniach, tak? Więc zobaczmy. No ale trzeba wygrać taką bitwę, nie? Żeby tutaj, że tak powiem, się dowiedzieć. Więc trzymamy kciuki, że nam się tą bitwę uda wygrać, tak? Póki co żadne otwarcie nie daje nam profitu z tej skrzynki, więc no słabiutko tutaj, póki co. No fuel injector, no to jest właśnie, no to jest 1000 zł. I trzeba nadrobić, tak? 300 straty i no. No niekoniecznie, dobra, czekaj, spróbujemy jeszcze raz ten tryb borrow, weźmiemy sobie skrzynki Golden Dragon może, co? Wrzucamy 5 takich skrzynek, jest to prawie 10 koła i włączamy ten tryb borrow i zobaczmy, 5300, gramy z botem, pierwsza skrzyneczka leci, nie, no to są żarty, stary, są 4 koła butterfly. Naprawdę? No tej, nie wiem, no, nie wiem, czy ten tryb borrow jest jakiś zbugowany, że na nim wygrać nic nie mogę? 1600. Powiem tak, no chyba się nie polubię z tym trybem, coś mi się wydaje. Chociaż no nie jest to zależne od trybu, tak? Bo też tak powiem po prostu dostajemy na dziurę dosyć mocno w kolejnym tak naprawdę tutaj case battle. No 2900, ale no właśnie, to jest 17 koła na konto mojego przeciwnika, więc no mamy 24 koła jeszcze. Czy jesteśmy na zero? No jesteśmy na zero mniej więcej, więc no trzeba właśnie coś tu zakręcić do takiego stopnia, żeby spróbować ten proficik jeszcze podtrzymać, który był. Więc zobaczmy, pierwsze otwarcie z in love. Zaczynamy? Okej, 2000, może będzie w końcu bitwa, którą wygramy. I, ale chyba, nie, czekaj, nie włączyłem tego trybu chyba, czy mi się wydaje. Nie wiem, chyba nie włączyłem. Dobra, no przynajmniej może uda nam się wygrać tą bitwę. Może się odczarowało coś, no jest out 1300. No póki co mamy przewagę, tak? 4400 na moim koncie. A wupa spada, to jest 200 zł, no to jest tak
taki średni drop, biorąc pod uwagę, jesteśmy za ponad kafla, nie? Auka, Kihabara, 2600 i chyba przegraliśmy, co? Ej, wygraliśmy jednak, okej. Okay. Ej, włączyłem Borrow, okej, okay, czyli wygrałem 5900. Wolę chyba 100% zapłacić, że tak powiem, wartości tej bitwy i dostać po prostu 100%, nie? Więc... No, taka ciekawostka, można by rzec, ten tryb. Ale no ja też, że tak powiem, wolę klasicznie, klasiczny battle. Dlatego wjeżdżamy w dwie moje ulubione skrzynki tak naprawdę. Czy są to moje ulubione skrzynki tylko dlatego, że są to dwie najdroższe skrzynki na stronie? Nie wiem, choć się domyślam. Zobaczmy, 7 łącznie, 4 nitra i 3 skrzyneczki Casehawk. Baza 15 koła, lecimy pierwsze otwarcie i trzymamy kciuki, żeby tutaj się udało. Jest 1000 zł, 800, okej, okay. Albo pan Onitaji. Zobaczmy, jak będzie dalej. Flip knife do Auga. Niestety strata 1000 zł, zobaczmy, jak będzie dalej. Weź tutaj nitro, chcesz zrobić dla buja, co? Meczka, Shantico Fire. 600 zł, w ogóle to ile ta MK kosztuje, jak ona poszła do góry na przestrzeni lat, to ja jestem naprawdę w szoku. Ja uważam, że to jest jedna z najładniejszych emociek w grze. No śliczne, naprawdę śliczne. Niektórzy nie lubią, jak jest... Jaki jaskrawy skin. Ja takie skiny lubię, ale no właśnie, no... O! 1700. Ja myślałem, że to jest 3 koła będzie. Ostatnia skrzynia. No nie, no to nie ma opcji, byśmy to wygrali. 2800. Ja nie mogę, no i 20... Dobra. Miałem nie robić alinów żadnych. Chciałem zostawić sobie co najmniej właśnie te 10 koła na następny film. Jak nie uda nam się wygrać. No ale sytuacja, że tak powiem, wymaga tutaj... No wymaga, czego wymaga, tak? 5 skrzynek łącznie, 3 razy nitro, 2 razy Golden Dragon. Pierwszy... Nie! Gold Arabeska, stary! No powiem tak! Nie wiem, czy trafiłem tego skina ze skrzyni nitra podczas mojej przygody na Kesagu, no ale, no, udało się dzisiaj tego pierwszego kałacha trafić. No fantastycznie, 7 koła. Nie, no nie przypomniałem sobie, żebym go trafił kiedyś. Ale zobaczmy, bo to jeszcze nie jest koniec, tak? 9500, ostatnia skrzynia. Nie, przegraliśmy, stary. Ja pier...